RX470. Tysiące, a może nawet dziesiątki tysięcy tych kart pracuje jeszcze w koparkach na całym świecie. Ale jak widać, historia lubi się powtarzać. I czeka nas zalew używanych kart po likwidowanych kopalniach. Widzicie już to, jeżeli chodzi o ceny kart graficznych. Kryptowaluty zaliczyły załamanie kursu i prognozy mówią, że przez jakiś czas lepiej nie będzie. Niektórzy mówią, że to nie pierwszy i nie ostatni crash. Ale jak w życiu bywa, strata jednego może być zyskiem drugiego. I tak jest właśnie w tym przypadku. Spadek kursu Bitcoina czy altcoinów daje nadzieję na zakup karty graficznej w normalnej cenie, a tych używanych w naprawdę bardzo korzystnych. Przeżywaliśmy to już w latach poprzednich, ale teraz spadki mogą być dużo większe. Chociażby z tego powodu, że ceny, jakie osiągały karty graficzne, były po prostu chore. Wyobraźcie sobie redukcję ceny na przykład takiego RX 580 z 8 GB na pokładzie z ceny, którą osiągnął w szczycie, czyli 3-3,5 tysiąca złotych, bo właśnie tyle ta karta kosztowała, do poziomu 500, 600, a nawet 400 zł zaużywane, a zwłaszcza te, które pochodzą z koparek, bo to właśnie już się dzieje. Więc mówimy tu o przecenach względem szczytowych o 85 czy nawet 90%, a to jeszcze nie jest koniec. Dodam tylko, że prąd tanieć nie będzie. A od początku przyszłego roku sky is the limit. No dobrze, ale czy taka karta z koparki do czegoś się w ogóle nadaje? Z jakim ryzykiem wiąże się zakup takiego właśnie urządzenia? Czy warto takie coś kupować? I dlaczego zdarza się, że ktoś sprzedaje je po cenie, która na pierwszy rzut oka zapala lampki alarmowe? Powiem tak, ja kupiłem używki już kilka razy i to właśnie po koparkach. Na przykład 1050 Ti w wersji pasywnej Calimix od Palita. Właśnie RX 470. Wszystkie oprócz jednej sztuki działały. Niesprawną z OLX zwróciłem i otrzymałem zwrot środków. Od tego samego sprzedawcy kupiłem łącznie 6 kart. Mogę powiedzieć, że jeżeli w najbliższym czasie prąd nie stanieje, a raczej nie stanieje, a przede wszystkim kryptowaluty nie podrożeją, to czeka nas szeroki strumień albo nawet tsunami używanych kart, które spowodują jeszcze mocniejsze ruchy cen. Stały dopływ używanych RX-ów 470, RX-ów 480, RX-ów 570, RX-ów 580 czy RX-ów 590, a także GTX-ów 1050 Ti, 1060, 1070, 1080, 1080 Ti, 1650, 1660 czy nawet RX-ów serii 5000 czy RTX-ów 2060 na rynek spowoduje spadek cen pozostałych kart. Dojdą jeszcze premiery nowych. Mam tu na myśli te tańsze, na których od dawna kopać się nie da lub nie było to rentowne, jak i te droższe, nowsze konstrukcje. Ja dziś zajmę się właśnie kartą graficzną RX 470, wyposażoną w 4 GB pamięci RAM. I co do której mam wiedzę, że pochodzi z kopalni kryptowalut. Zastanówmy się, dlaczego wielu kupujących unika kart pochodzących z kopalni. A większość kart jest opisywanych jako nie z koparki, nie kopała kryptowalut itd. Zastanówmy się, jak górnicy traktują właśnie te karty. W tym momencie trzeba sobie uświadomić, czym jest kopanie kryptowalut z wykorzystaniem kart graficznych. W uproszczeniu to wprowadzenie karty w tryb jednostajnej, efektywnej pracy. Mówiąc efektywnej, mam na myśli maksymalizacja wyników obliczeń karty przy jednoczesnej, stabilnej i jak najbardziej energooszczędnej pracy. Czyli po prostu karta pracuje i spala jak najmniej prądu. Górnicy dokładają starań, by karty były dobrze schłodzone, a temperatura ich pracy trzymała się znacząco poniżej rekomendowanej przez producentów. I sporo niżej od temperatur pracy kart z komputerów typu Gotowiec, Allegro czy OLX. Kupiłem kilka kart z koparki i jeżeli wiedziałem, że jeden z sprzedających ma ich więcej, to domniemywałem, że karta pochodzi właśnie bezpośrednio od górnika, który wymienia karty lub od hurtownika pośrednika. Gorzej jest, gdy karta przechodzi przez kolejne etapy łańcucha, czyli mniejszych kopaczy amatorów, którzy rozpoczynają swoje przygody lub początkujących Januszów biznesu. Dużo większe ryzyko niż karty pokoparkowe stanowią naprawiane karty serwisowe, grzane przez amatorów w piekarnikach czy przy pomocy opalarek do lakieru. I czasem trudno te karty odróżnić, dlatego
wspomniałem, że jeżeli sprzedający ma wiele kart, na przykład takich samych, to szansa, że jest to serwis, maleje. Górnicy wymieniają termopady, jeżeli muszą. Jeżeli nie jest to konieczne, to karta pracuje na stokowych ustawieniach i akcesoriach. Miałem w ręku GTX-a 1050 w wersji pasywnej z nieruszanymi plombami. Były ślady po kleju, na który były przymocowane dodatkowe wiatraki. Jeżeli karta się przegrzeje, to pojawią się na niej tłuste plamy. Jest to właśnie sygnał do wymiany termopadów. Lecz gdy temperatury trzymają się norm, to nie warto tego ruszać, zwłaszcza że karta jest na gwarancji. Złamanie plomb obniży jej cenę. Sprzedający próbują to tłumaczyć wymianą termopadów, ale w wielu przypadkach, zwłaszcza w kopalniach, tak właśnie jest. Trudno wtedy jednak stwierdzić, czy karta nie była naprawiana. To trochę jak z rozrządem w aucie. Niby i był robiony, ale i tak nikt w to nie wierzy. Karty graficzne do niedawna były niczym trufla w lesie, a rolę świń szukających w leśnych kniejach pełniły specjalne boty kupujące wszystko, co pojawiło się w normalnych cenach w sklepach. Zwykli ludzie raczej mogli zapisać się do specjalnych grup czy korzystać z serwisów takich jak Pepper, gdzie dobrzy inni peperowicze dzielili się promocjami. Do tej pory na rynku kart w cenach referencyjnych było niewiele. Dostępne były stare kotlety jak GTX 1030 czy RX 550, a nawet takie cuda techniki jak Nvidia GeForce GT 730 z pamięciami DDR3. Za to takie jak Radeon RX 550 były w pewnym momencie dostępne za około 2,5 tysiąca złotych. Dziś jest jak jest. Sytuacja jest dynamiczna i raczej, jeżeli chodzi o ceny, to możemy spodziewać się ruchu przeciwnego do inflacji, czyli mocne pikowanie. No i wreszcie przejdźmy do technikaliów. Radeon RX 470, czyli Polaris, to konstrukcja dość leciwa, mająca swoją premierę w 2016 roku, lecz mimo wszystko ciągle wspierana przez AMD, łącznie z obsługą Fidelity FX Super Resolution. Mimo iż Polaris to sukcesor R9270, a następnie R7370, to już nie jest grillem, na którym można smażyć kotlet, jak to zrobił chociażby z masło w jednym ze swoich filmów. Ta konkretna sztuka ma zmodyfikowany BIOS pod mining i blokadę na 84 W poboru prądu. Próbowałem znaleźć stokowy BIOS, ale niestety mi się nie udało. Jak ktoś ma, to zapraszam. Kupiłem na OLX nawet kartę od innego sprzedawcy, ale okazało się, że jest to karta z tej samej kopalni i to ta, której nie zdążyłem kupić, bo chciałem najpierw sprawdzić, jak się sprawuje. Numery seryjne nie różniły się zbytnio od egzemplarzy, które właśnie posiadałem. Zatem zostaniemy przy zmodyfikowanym przez kopacza BIOSie i tak przetestujemy tą kartę. No to zobaczmy, jak sprawuje się ta karta w tym, co gracze lubią najbardziej. Zacznijmy od zestawu testowego. To mój domowy komputer z Ryzenem 9 3900X oraz 64 GB pamięci DDR4, działającymi oczywiście w dual channel. Dysk to oczywiście SSD NVMe. No to zacznijmy od klasyki, czyli 3D Mark. Testowany RX 470 osiąga 3601 punktów Graphic Score, co daje łącznie 4021 punktów. Kartę przemęczyłem też furmarkiem. Osiągnęła ona temperaturę maksymalną 85 stopni. Nie jest to doskonały wynik w porównaniu do osiągnięć, jakie znalazłem w sieci. Karta ze świeżymi termopadami oraz z pastą na stokowym BIOSie trzymała 10 stopni mniej. Mimo tych 85 stopni karta działała stabilnie i nie przynosiła mi niemiłych niespodzianek. Wyjątkiem był Cyberpunk, który nie chciał się mi wcale w teście Unigine Valley Benchmark karta śmigała przy 88,8 klatkach na sekundę. Otrzymała 3715 punktów przy minimalnej liczbie 40 klatek na sekundę, a maksymalnej 160. Wolfenstein The New Order to 45-60 klatek na sekundę Full HD przy maksymalnych ustawieniach graficznych. Ta gra została wydana w 2014 roku, czyli 2 lata przed premierą RX 470. Weźmy zatem coś jeszcze starszego, czyli CSGO. Ustawienia niskie, 1920x1080 pikseli. W benchmarku karta radzi sobie bezproblemowo, średnio 297 klatek na sekundę, czyli mocno daje radę.
Far Cry 5, również Full HD, ustawienie Ultra, to średnia klatek na poziomie 57, przy minimum 51, a maksimum 68 klatek na sekundę w benchmarku. Zrenderowano łącznie 3379 klatek. W samej grze jest również bardzo dobrze, nie ma zwisów i nie laguje. Forza Horizon 5 zadziwiająco dobrze. Trochę w tą kartę nie wierzyłem i zacząłem od ustawień średnich. Karta pokazała się od dobrej strony, 65 klatek na sekundę. Ponowiłem test i z rekomendowanymi ustawieniami wysokimi. Zaskoczenia nie było. Wyniki również były niższe, ale poziom 54 klatek można uznać za satysfakcjonujący. Karta minimalnie renderowała 43 klatki na sekundę, a maksymalnie blisko 70. Gra będzie jak najbardziej płynna. Assassin's Creed Syndicate. W ustawieniach maksymalnych to rozgrywka w zakresie 30, 47 czy 48 klatek na sekundę. Zazwyczaj w okolicach 36-37. Control. Podobnie jak Assassin, gra działa w okolicach 35 klatek na sekundę. Rozdzielczość ta sama, czyli Full HD. Ustawienia maksymalne. Może szału wielkiego nie ma, ale gra się przyjemnie. Kolejnym tytułem jest moja ulubiona rozwalanka, czyli Just Cause 4. Tutaj przy maksymalnych ustawieniach jedziemy w zakresie 45-75 klatek na sekundę, zazwyczaj trzymając się 60. Nie mogło zabraknąć Lary Croft. W Shadow of the Tomb Raider na ustawieniach średnich w benchmarku karta wykrzesała z siebie 36 klatek na sekundę średnio, renderując łącznie 5640 ramek. Myślę, że to poziom satysfakcjonujący jak na wypracowany produkt górników z niewymienionymi termopadami i pastą. Na koniec klasyk. GTA 5. Tutaj w benchmarku na ustawieniach domyślnych mamy 88,93 klatki na sekundę. Test przeprowadzono oczywiście w rozdzielczości Full HD. Na grę w ustawieniach wszystko na maksa, ta karta jest jednak trochę za słaba. 24 klatki na sekundę nie jest satysfakcjonującym wynikiem. Ustawienia domyślne nie odbierają bardzo dużo z frajdy gry w GTA 5, więc myślę, że da się pograć. No jak widzicie, wszystko działa stabilnie. Karta nie płacze, nie jęczy, a kosztowała naprawdę bardzo niewiele. Więc jak to mówią, ja tam bierę. A prawie darmo to uczciwa cena. Wam polecam rozglądać się za okazjami z kopalni. Lecz sugeruję, by to były karty od sprzedawców, którzy mają większą ilość tych kart, a nie od bieda szybowych górników kryptowalut. RX470 to tylko przykład. Liczba kopalni i zlikwidowanych koparek będzie rosła razem ze spadającym kursem i rosnącą ceną prądu. A to wszystko przekłada się na zyskowność wydobycia. W niektórych przypadkach jest ona już ujemna. Sami możecie sobie złożyć to równanie, składające się z trudności wydobycia, ceny kryptowalut i przede wszystkim ceny prądu, a także karty i za ile ją kupicie. Ja nie płaczę z powodu tej korekty, tego kursu, bo nadchodzi czas, kiedy to będzie można kupić ciekawe karty w dobrych cenach. A jakie są Wasze doświadczenia z kartami po koparkach? Czy chociażby z kopaniem kryptowalut z przeużyciem GPU? Podzielcie się w komentarzach, jaki model udało Wam się kupić i w jakiej cenie. Dobrych łowów, okazji na Allegro czy innych OLX-ach. Na razie, do zobaczenia, cześć!